Poniedziałek 17 września Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu rozpoczęła pierwszy lubański festiwal literacki. Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna projekt Z książką w podróży i o podróży, czyli pierwszy lubański festiwal literacki. Dotyczy on książki słowa pisanego jako nośnika, który towarzyszy człowiekowi w całym życiu. Celem projektu, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest ukazanie książki, blogów podróżniczych, książek psychologicznych jako narzędzia, które towarzyszy nam przez całe życie. Chcemy pokazać mieszkańcom Lubania, że jesteśmy otwarci na różne propozycje, że podróż fizyczna do różnych krajów, podróż w głąb siebie towarzyszy zawsze każdemu człowiekowi razem z słowem pisanym, razem z nośnikami, nawet teraz tymi cyfrowymi. Pierwszym prelegentem festiwalu była znana w regionie podróżniczka Aleksandra Nowak. Chciałabym spróbować opowiedzieć w krótkim czasie jak najwięcej o moich podróżach. Nie jest to łatwe opisać słowami, co wydarzyło się podczas 2 lat mojej podróży, ale będę próbować opisać te zapachy, smaki, zachowanie ludzi z każdej części świata. To będę próbować robić. Dla mnie najważniejsi są ludzie w podróży. Dzień jak co dzień, także podążam za tym. Następnie jest natura. Staram się zobaczyć jak najwięcej natury w danym kraju. A dopiero później gdzieś są budowle, zabytki. Zawsze sobie obiecuję, że już tego nie będę robić. Jak lecę do jakiegoś kraju, gdzieś tam na jakieś blogi zaglądnę, nie? Jak tam jest. Chociaż wolę właśnie, tak jak podróżuję, wolę nic nie wiedzieć o danym kraju, żeby te wiadomości, które przywożę, były moje. To, co ja przeżyję, to, co ja zobaczę, to, co ja się nauczę, żeby to były moje przeżycia. A nie tylko, nie nastawiam się właśnie na to, co przeczytam na blogach i później zaczynam szukać w tą stronę, co przeczytałam. Oczywiście było, że jest Kuba kubańska i jest Kuba dla turystów, tak? No niestety, Kuba jest, to jest ich dochód, turystyka to jest ich dochód, także wszystko, co tam się dzieje, to jest robione pod turystów. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.